Tomasz Sarara tuż po wygranym ekscytującym pojedynku. To był tak zwany po holendersku liver shot, liver kick, jakby to powiedział Bas Rutten. Tak, na liver kick było polowanie właściwie od samego początku. To była taka konsekwentna praca, która co, no, przyniosła efekt, także naprawdę się strasznie cieszę. Takie elementy, które ewidentnie tobie wchodziły, to frontalne kopnięcia i wysokie kopnięcia. To było to, że to była taka broń, która wiedziałeś, że będzie działała? Tak, dlatego ja tak od początku trochę sekretnie mówiłem, że ten przeciwnik mi pasuje ze względu, że złożony, ale tak naprawdę widziałem właśnie miejsce na te aspekty, na których mi najlepiej się czuję. Kopnięcia okrężne, kopnięcia frontalne, to czym się naprawdę czuję specjalistą, zadziałało. Jak podpasowała ci dosyć późna pora, bo nie wszystkim udało się wytrwać, natomiast no, ciężko chyba walczyć o tak późnej porze. Umiejętnie udało mi się to logistycznie rozegrać, faktycznie była prezentacja, chwilę później szybko uciekłem do hotelu, właściwie obserwowałem galę w telewizji, wiedziałem, w którym momencie przyjechać. Faktycznie pora nie jest może odpowiednia, ale tak, udało mi się to wszystko tak wykalkulować. Sam nie lubię się przed sobą usprawiedliwiać, tak samo miałem ciężko ja, tak samo miał przeciwnik. Oboje walczymy w tych samych warunkach. W którym momencie zauważyłeś, że twoje uderzenia, kopnięcia przede wszystkim właśnie przełamują jego obronę? Po pierwszym kopnięciu. Tak naprawdę po pierwszym. No, wyczułem, że faktycznie pracuję w dobrym timingu, że go wyprzedzam, także naprawdę chciałem na tyle zdominować jego pracę bokserską swoimi kopnięciami, tak go złamać, żeby się bał używać prawej ręki i z każdym kopnięciem widziałem, że to przynosi oczekiwany efekt. W kwestii treningów będziesz jeszcze częściej wracał, jeździł za granicę do Ernesto? Tak, przy okazji muszę podziękować też polskim trenerom, Mateusz Nowak, który odpowiada za moją pracę, za przygotowanie fizyczne. Po pierwszej rundzie nawet nie czułem zadyszki, była dobra dynamika, siła. Oczywiście tak, treningi w Holandii, czyli takie ukierunkowanie już do tego, co robię. Ta kompletna praca, naprawdę jestem przezadowolony z tego, jak to wygląda. Nie wiem, czy ty również tak to postrzegasz, ale mam wrażenie, że w sportach uderzanych jest zupełnie innego rodzaju energia, szacunek pomiędzy zawodnikami niż w MMA. Bardzo często w MMA jest też sporo takich negatywnych rzeczy, które rzadko, wydaje mi się, w sportach uderzanych mają miejsce. Ciężko jest mi to porównać, bardziej bym to odnosił tak chyba indywidualnie do każdego. Ja jestem ogólnie pozytywnie nastawioną osobą. Przychodzi ten moment na te kilka minut, naprawdę wyłączam się, nie jestem koleżeński, nie chcę z nikim rozmawiać. Patrzę właściwie z lekką wrogością na przeciwnika, ale to tylko z taką sportową złością. Tak, na dzień dzisiejszy już możemy być znowu kolegami, wracamy do normalnych relacji. W takim razie życzę ci udanego, czegokolwiek sobie teraz życzysz. Tak. Zdrówka przede wszystkim. Dziękuję, pozdrawiam czytelników. Dziękuję.